Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu. Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Przejdź, duchu święty przez serce Maryi, abyśmy stali się duchowo przez słuchanie, wypełnianie słów Bożych, matkami, braćmi, siostrami Jezusa. i malacheno, i Adonai, adonai, adonai. Kolejne słowa Pana Jezusa zawarte w tej krótkiej ewangelii. Ewangelii Łukasza, ósmy rozdział, wersety dziewiętnasty, dwudziesty pierwszy, trzy wersety mówiące o. O stawie Pana Jezusa wobec słuchających go. Przybliżyli się do Pana Jezusa jego bliscy, przyszła Maryja, bracia w tym sensie, że osoby z rodziny prawdopodobnie kuzyni. Chcieli spotkać się z Jezusem, chcieli go zobaczyć, porozmawiać. Być może mieli coś ważnego do przekazania, a może po prostu chcieli Go odwiedzić, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Nie ma co się dziwić. Tysiące ludzi trwają przy Jezusie, siedzą i słuchają Jego słów, Jego słowa są o wiele lepszym i wyborniejszym pokarmem i napojem niż najlepsze napoje i pożywienie tego świata dla ciała. O Pan karmił ich duszę. Oni potrzebowali tego pokarmu, byli głodni i spragnieni. Oni potrzebowali Jezusa. Oni Go po prostu kochali. Wierzyli Jezusowi, ufali Mu. Czuli się przy nim jak bliscy, jak jego rodzina. Nikogo nie odrzucał, każdego przyciągał, dzieci chorych przytulał, dotykał, z miłością i uzdrawiał. Czuli, że Jezus jest ich królem, jest ich Bogiem, jest ich ojcem, lekarzem, nauczycielem jest miłością ich serc jest ich dla nich jest dla nich ma czas dla nich dlatego oni nie żałowali czasu dla niego więc to nie był jakiś tłum bezmyślnych gapiów ludzi którzy szukają sensacji chociaż na pewno i też tacy ludzie też tam się znaleźli ale wszyscy przede wszystkim byli oprócz tych którzy nie wierzyli którzy szukali Powodu, żeby Jezusa oskarżyć, potępić, to tak naprawdę wszyscy oprócz tych ludzi byli zasłuchani w Jezusa, zachwyceni nim. I nie chcieli, żeby ktokolwiek im przeszkadzał, ani im, ani przede wszystkim Jezusowi. Dlatego nie dopuścili rodziny Jezusa, jego najbliższych, nawet matki Maryi, aby nie przeszkadzali Jezusowi. Aby Jezus mógł dokończyć swoją naukę. E, aby Jezus uczynił to, co chciał Jego Bóg Ojciec na dobra tych ludzi. E, więc Maryja, Jego bliscy, e, kuzyni czekają. Ktoś jednak przekazał Jezusowi krótką wiadomość. Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. A więc był w środku jakiegoś wielkiego budynku. Wszystko było potwierane drzwi, okna, więc wszyscy nawet z zewnątrz mogli słyszeć Jezusa. Zresztą wiemy o tym, że to, że słyszeli Jezusa, mimo że nie było żadnych głośników, mikrofonów jak teraz, to to jest jeden z cudów. Który Jezus uczynił dla tych ubogich, aby wszyscy Go e, usłyszeli e, i wysłuchali. Byli posłuszni Jego nauce. Więc e, Maryja i bliscy są na zewnątrz. Chcą się widzieć z Jezusem, chcą Go zobaczyć. E, niektórzy może odebrali to negatywnie. Że właśnie na siłę chcą teraz być przy Jezusie, wykorzystać to, że są z Jego rodziny. Na pewno Maria, Matka Jezusa, przyjęła to z pokorą i ze spokojem. Nie chce przeszkadzać Synowi, ale być może pozostali, ci bliscy, może zrobili jakiś zamęt, zamieszanie, dlaczego nie możemy się z Nim spotkać? Dlaczego nie możemy go zobaczyć, porozmawiać, pobyć z nim chwilę? Jesteśmy jego rodziną, On, mamy, zasługujemy na to. Mamy prawo, aby mu chociaż nawet chwilę przeszkodzić. Dlaczego nam na to nie pozwalacie? Jezus doskonale wiedział, że oni tam są. E ale nie chciał przerywać. Zauważmy, że Pan Jezus nie powiedział, to przeprowadźcie moją matkę Maryję, e, moich kuzynów, moich bliskich, to ja przerywam teraz nauczanie, zostawiam Was, idę teraz na spotkanie z nimi. Jezus tego nie czyni. Oczywiście nie lekceważy przecież swojej umiłowanej matki, ani pozostałych swoich e, najbliższych z rodziny, krewnych. Bo przecież bardzo ich kocha, przede wszystkim Maryję. Ale to, co czyni teraz, jest tak bardzo ważne, że nie może zostawić tego i e, iść do nich. Bo to byłoby przeciwne woli Ojca. To nie podobałoby się Bogu Ojcu, a Jezus chciał zawsze podobać się Ojcu. Na spotkanie z Maryją i bliskimi przyjdzie czas. Bo wszystko ma swój czas. Wiemy, że Pan Jezus miał na wszystko czas. On się nigdy nie śpieszył. Miał zawsze przede wszystkim czas dla Boga, swojego Ojca, dla ludzi, którzy Go szukali, słuchali, dla wielu cierpiących, grzesznych. I miał oczywiście czas dla swojej rodziny, ale już rodzina nie była dla niego. Tak ważna jak kiedyś. Poza tym ci, którzy byli teraz przy Nim, tworzyli nową rodzinę Jezusa. Duchową. Poprzez słuchanie i wypełnianie słów Jezusa, stają się Jego duchowo matkami, siostrami i braćmi. Stanowią Jego duchową rodzinę. W taki sposób taką rodziną się stali. Gdyby nie słuchali Jezusa, i nie wypeł... A jeżeli by nawet słuchali, ale nie wypełniali Jego słów, lekceważyli Go, Jego słowa nie byliby Jego rodziną. Więc Pan Jezus wywyższa tych ludzi, tych najmniejszych, tych ubogich, pokazuje też, jak bardzo ich umiłował, i jak bardzo zachęca ich do tego, żeby dalej e, tak się zachowywali. Słuchali, wypełniali Jego słowa. Jako Jego. Wierni, umiłowani uczniowie i duchowe dzieci, duchowe rodzeństwo. Bo to jest najważniejsze. E, I zachęca swoją matkę, Marię i swoich najbliższych, żeby czynili podobnie. Chociaż Maryja, e, wiemy, że miała taką postawę zawsze, ale tym bardziej jeszcze. Zachęca swoją matkę, moją ukochana matko, słuchaj mnie nieustannie, tak jak to czyniłaś do tej pory, rozważaj i wypełniaj moje słowa i bądź przykładem, pięknym przykładem dla wszystkich. I na pewno e, takie słowa były, czy takie, taka e, odpowiedź Pana Jezusa na to, że są Jego bliscy, e, słowem też dla pozostałych Jego bliskich. Wysłuchajcie bądźcie moją rodziną nie tylko według ciała, według krwi, ale bądźcie przede wszystkim moją duchową rodziną według ducha, według słuchania i wypełniania mojej niebieskiej, boskiej nauki. Więc i my czyńmy podobnie, a prawdziwie staniemy się przesłuchanie słów Jezusa, słów, miłości miłosierdzia i wypełnianie je zgodliwością przez całe życie. Naprawdę duchowym rodzeństwem, duchową rodziną Jezusa. Będziemy takimi, jak ten lud zebrano wokół Niego. Będziemy błogosławieni, bo błogosławieni, którzy Go słuchają, bo błogosławieni, którzy wypełniają Jego Ewangelię.